28 listopada wspominamy błogosławionego Jacka Thompsona, prezbitera i męczennika. Jacek Thompson urodził się w pobliżu Yorku. W tym czasie w Anglii katolicy byli prześladowani, dlatego 19 września 1580 roku rozpoczął studia we Francji. Najpierw w kolegium w Reims, a już w maju następnego roku, na mocy dyspensy, został przyjęty do Sisson. Niższe i wyższe święcenia kapłańskie przyjął w przeciągu zaledwie 12 dni, mimo że w tym czasie był poważnie chory. W 1582 roku został wysłany na misję do Yorku. Następnego dnia po dotarciu do miasta został aresztowany. Rządzącej wtedy Radzie Północy otwarcie przyznał się do bycia katolickim kapłanem. Takie zachowanie zaskoczyło mieszkańców, którzy wiedzieli, że Jacek dłuższy czas spędzał poza miastem i nie był w nim znany jako duchowny. Zakutego w kajdany umieszczono go początkowo w prywatnym więzieniu. Przebywał w nim tak długo, dopóki miał czym płacić. Potem przeniesiono go do zamku. 25 listopada 1582 roku został skazany za zdradę stanu. Trzy dni później, 28 listopada 1582 roku, został powieszony na znajdującym się w Yorku publicznym miejscu skazań. Idąc na śmierć pozostał spokojny, niemal radosny, zaprzeczał jednak twierdzeniu, że spiskował przeciw królowej. Mówił, że ginie tylko z powodu wyznawanej wiary katolickiej. Już wisząc na szubienicy, podniósł ręce do nieba, potem uderzył się w pierś prawą ręką, a na koniec uczynił w powietrzu znak krzyża. Mimo że wtedy był taki zwyczaj, jego ciało nie zostało poćwiartowane, jak innych, ale zakopano je pod szubienicą. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Jacek aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.